kolejnym odcinku i zapraszam Was na unboxing. Jestem bardzo podjarany, jak dziecko małe, bo tutaj mam taką fajną roślinę. No niestety, kupiłem mikrofon, ale on się nie... Wiecie, no nie... nie funkcjonuje z moim telefonem i jestem dalej zmuszony nagrywać w tym hałasie i w tych hałasach. Zaczniemy od małego pakietu. Mały pakiet, ale jest najbardziej wartościowy. Zaczynamy od razu, bo nie mogę się doczekać. To było kupione na takim portalu eBay Kleinanzeigen. W sumie bałem się też kupić, żeby nie okazało się, że ktoś mnie oszuka albo coś, bo to ta pani napisała, że chce, żebym zapłacił jej na PayPal przyjaciele. I w razie czego, jak ktoś zapłaci na PayPal przyjaciele, no to pieniędzy już nie odzyska, nawet jakby jakieś było oszustwo albo coś. Dlatego to było dla mnie takie, no, ryzyko, ale wszystko jest. Chipsów jest. O, headpad jest też w środku. Szukamy tutaj roślin. Chciałem w sumie na dworze nagrywać dzisiaj, bo jest bardzo ładna pogoda, ale takie jest wietrzycho, wiecie, że mówię, to mnie wszystko porozwala. No chodź. Może pani mi coś jeszcze sprezentowała. To jest jedno. To jest drugie. Nareszcie. Zacznijmy od tego większego. Nie wiem, które jest co. Co jest co. Jedno mi tutaj dołożyła. Jeszcze jedno. Patrzcie. Zobaczcie. Alokazja zebrina variegata. W prezencie widocznie. Ojej. No ma tutaj variegację. To jest najstarszy liść. Takie prezenty, to ja rozumiem. A nie pisała mi nic, że coś mi tutaj dołoży. Nie wiem, czy to jest świeżo, te sphagnum zasadzone, czy jest to po prostu, czy to już to rosło? Tak. Wydaje mi się, że w tym kubku już roślina rosła. Rośnie w sumie. Patrzcie. Alokazja zebrina variegata. No te większe liście nie mają takiej variegacji, ale ja to wstawię, no ten ma jeszcze w sumie, ten największy. Wstawię to do foliaka pod lampę i zobaczymy, co będzie dalej. Tym bardziej nie mam variegaty. Bardzo fajnie. A tutaj gwiazda odcinka. A, okej. Tu jest dół.
Czy ktoś poznaje, co to jest? Alokazja frydek variegata. Mini, ale patrzcie, jaka śliczna. Tutaj widzę, że wychodzi nowy liść, również z variegacją. Wow. Frydek z variegacją jest ciężki do dostania, a jeżeli jest, no to jest bardzo drogi. Teraz sprawdzę, czy to, czy ona tutaj rośnie, czy jest tylko tak włożone. Nie, rośnie. Dobrze, zobaczcie. Mam nadzieję, że ta alokazja variegata zasłużyła na łapkę w górę. Piękna jest alokazja frydek variegata. I ciach, ciach, zaraz ustanie we foliaku razem z tą pod lampą. Trzeba będzie to przesadzić wszystko. To na kolejnym odcinku. Moje dzieciątko. I tutaj mam Burgumencję. To jest taka pomarańczowa, ta jest pomarańczowa z potrójnym chyba środkiem, bardzo ładna. Nie wiem, czy uda mi się zdjęcie wam włożyć do tego filmiku, albo może po prostu dopnę link. To pójdzie na dwór, też sadzimy sparną, żeby się fajnie jeszcze bardziej, wiecie, zakorzeniła, ukorzeniła i na dworek potem. Dobrze, nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Zabieramy się za duży karton. Jedną roślinę z tych mam. Chciałem jeszcze jedną, bo tamta to mi taki wielki, wiecie, taką wielką sznurówkę wypuściła, że albo pójdzie na palik, albo to muszę pociąć i te wet sticky po prostu posadzić, ale wydaje mi się, że ja po prostu kilka wet sticków wyślę dla mojej koleżanki z kanału Łania i jej dżungla. Będę wysyłać jej teraz, dzisiaj zapakuję, jutro wysyłam Monstere Dubie i przy okazji dołożę jej kilka wet sticków. Niech ma. To jest karton. Karton, styropian, cuda nie widy. Nie znoszę tego znoszenia na dół, tego wszystkiego. O, katastrofa. Patrzę, czy może jakieś tutaj są jeszcze jakieś rachunki. Jakiś rachunek w ogóle z napisem co czym jest. To jest zawsze najlepsze, wiecie? Jak kupuje się rośliny, to jakieś też, nie wiem co to, pomidory. Kupuje się rośliny i potem nie ma rachunku przy tym. Ale napiszę wam na filmiku wszystko. Ten paszport tutaj muszę delikatnie wyciąć. Dobra, żebym to sobie przykleił za chwilę. No i pierwsza roślinka. Ruby, co ty robisz? Ruby. Wlazła w karton. Ruby, ty jesteś niebezpieczna.
A. Tutaj mamy Amydrium Medium. No i nie ma tutaj żadnych etykietek, nic. To tak wygląda, wiecie, jakby było zapakowane w domu i wysłane z domu. No bo żadne szanujące się sklepy wysyłkowe w taki sposób, takim workiem do mrożenia, no nie pakują roślin. Dałaś radę wyjść? Dobra, tutaj mamy Amydrium. Tutaj mamy, zaraz się za chwilę okaże. Tu znowu ręcznik kuchenny. To jest Anturium. Ale zabijcie mnie, nie powiem wam, co to jest za Anturium. Zapomniałem o tym Anturium, że właśnie je zamówiłem, a jest bardzo ładne. Takiego tutaj jeszcze nigdzie nie widziałem. Szukałem ostatnio, po prostu wpisałem na Google'ach Anturium. I wiecie, normalnie to wychodzą te takie normalne, te anturia z tymi czerwonymi, białymi, różowymi i tam innymi kwiatami. No i taką znalazłem właśnie stronę, gdzie były różne anturie takie, powiedzmy, kolekcjonerskie albo takie, no, trudniejsze do otrzymania. No i widziałem to w takiej formie większej. Wpisałem sobie po prostu na goglach, czy ktoś gdzieś ma. No i to właśnie było razem z tymi innymi roślinami. Okej, okay, tu jest w sphagnum i w tych białych kuleczkach. No, fajnie. Patrzcie, jaki ładny taki. Wygląda jak marihuana. Lekko. Dobrze. No i ostatnia roślina. Dzisiaj damy sobie na spokój z resztą planturu, bo ten film będzie już za długi. Może mi się już to uda wyciągnąć. To jest filodendron. Nazwę napiszę wam na filmiku. Też jest bardzo interesujący filodendron. Nie widziałem jeszcze. Ręcznik kuchenny jest. To jest też ważne. Worek do mrożenia też jest. No to się wszystko zgadza. Proszę bardzo. To jest mój kolejny filodendron, który mi się bardzo spodobał. Nie widziałem go jeszcze w sumie nigdzie. Tak on właśnie wygląda. Napiszę nazwę, albo może nazwa się już po prostu wyświetla. Przepiękny jest. Zobaczcie te piękne liście. Tutaj widzę, że już było obcięte, bo widocznie albo liście jest po prostu obcięty. No i tutaj musimy znowu usunąć worek do mrożenia. Co za sklep. Taki zajebisty karton. Trzy rośliny w nim. I tyle odpadów. A to jaka w ogóle doniczka jest. Czaderska. Zobaczcie. Jaka donica. No to musimy dziecko też przesadzić, dać palik. O, zobaczcie, jaki piękny filodendron. Nie widziałem nigdy. No i tak oto wyglądają moje zakupy. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, kochani. I że te rośliny zasługują na łapkę w górę.
na subskrypcję. Nazwy oczywiście wszystkie powpisuję w opisie, nie w opisie, tylko w filmiku na dole przy każdej roślinie, żebyście to wszystko wiedzieli. No i tak to wygląda, a na kolejnym odcinku pokażę Wam, co tutaj za mną wszystko rośnie. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że mieliście po prostu, jak to się nazywa, czas, chęć i cierpliwość oglądać ten odcinek, ale mam nadzieję, że się opłacało. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, pa pa!